AWIX Arena, bo taką nazwę nosi toruński kartodrom, ma długość 1037 metrów. Podczas jednego okrążenia kierowcy mają do pokonania 16 zakrętów, 6 prawych i 10 lewych. Lider klasyfikacji Super Rock, Sławomir Murański, należy do tej części kierowców, którzy lubią ten techniczny tor. Ciasne zakręty, wewnętrzna strona, jest dużo tutaj takich miejsc, także można sporo powyprzedzać. I dzięki tym ciasnym zakrętom mieliśmy dużo emocji podczas 8 rundy Rock Cup Poland. W najmłodszej kategorii Baby Rock udane zawody zaliczył Karol Pasiewicz. Troszeczkę tam trudny, z Olkiem Klimaszewskim walczyliśmy, ale go nie dało się wyprzedzić, bo blokował mnie. W finale to już mnie blokował, bo jechał, teraz popełniał błędy po prostej, bo jechał za szeroko. I ja go wyprzedziłem wąsko i dlatego był drugi. Ósma runda dla Pasiewicza, drugi Klimaszewski, a Grabowski trzeci. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu Oliwier Pyłka, który tej rundy nie zaliczy do udanych. W kategorii Mini Rock o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej walczyło trzech zawodników. W oficjalnym treningu najlepszy był Maciej Szyszko, który o 0,01 sekundy wyprzedził Jana Galeję. W przedfinale lepszy również Szyszko, przed Galeją o 0,4 sekundy, a na trzecim miejscu był Gustas Greenbergas. Finał to już pokaz jazdy zawodnika AMO Racing Team, który po zaciętej walce wygrał wyścig i zdobył 25 punktów do klasyfikacji. Ostatecznie dowiozłem zwycięstwo do końca, ale Maciek przez cały czas jechał ze mną, jakby to powiedzieć, na ogonie. Kategoria Junior Rock to duża dawka emocji dzięki doświadczonym i odważnym kierowcom. Najszybszy tym razem okazał się Mateusz Pyłka przed Wiktorem Welezińskim i Kubą Masztalerzem. O poziomie emocji w tej kategorii niech świadczy fakt, że sędziowie finałowy wyścig startowali czterokrotnie, by w końcu zatrzymać wszystkich zawodników. No, byłem trochę zestresowany przed startem, no i zwalniałem i przyspieszałem, no i to sędziowie uznali żeby nie dopuścić startu, no i nam wytłumaczyli, no i już po wytłumaczeniu od razu wystartowaliśmy. Komplet 75 punktów w 8 rundzie Rock Cup Poland dla Pyłki, drugi Weleziński, trzeci Masztalerz. W klasyfikacji generalnej zmalała przewaga Kuby Masztalerza, który prowadzi mając 416 punktów. Komplet punktów padł też łupem Jana Kręcisza, który w Toruniu nie miał sobie równych w klasie Senior Rock. Wygrał czasówkę, przedfinał i finał, zawsze z bezpieczną przynajmniej 3-sekundową przewagą. Ani drugi Mateusz Witkowski, ani trzeci Jakub Korbela nawet nie zbliżyli się do Kręcisza, który ma w klasyfikacji generalnej już ponad 50 punktów przewagi nad rywalami. Na pewno chciałbym podziękować mojemu teamowi za dobrą współpracę. Spore emocji przyniosły wyścigi najstarszych zawodników. W Super Rock o zwycięstwie w finale rywalizowali Sławomir Murański i Wojtek Stadnik. Na przedostatnim zakręcie swojej szansy na wyprzedzenie lidera szukał Stadnik. Atak był jednak nieudany i obu zawodników postawiło bokiem. Skorzystał z tego jadący na trzeciej pozycji Adrian Marcinkiewicz, który wygrał finał i całą rundę, zdobywając 66 punktów. Drugi Murański, trzeci Stadnik. Półmetek rywalizacji w Pucharze Rocka już za nami. Wciąż do rozegrania pozostaje 8 rund, a co za tym idzie, jeszcze dużo punktów do zdobycia. Walka o podium w każdej kategorii będzie zacięta. Kolejne zawody 12 i 13 lipca w Poznaniu, na torze, który jest najszybszym obiektem w tegorocznym kalendarzu Rock Cup Poland.